Zgodnie z przewidywaniami, katastrofa ekologiczna, to znaczy rybi holokaust na Odrze, właśnie kończy się wesołym oberkiem. Jak pamiętamy, nikt nie był pewny, co ten rybi holokaust spowodowało. Pojawiło się mnóstwo hipotez od rtęci do soli i tak dalej, aż wreszcie z tego mnóstwa hipotez pani minister Moskwa w porozumieniu ze swoim niemieckim odpowiednikiem wybrała hipotezę najkorzystniejszą, mianowicie taką, że rybi holokaust w Odrze nastąpił na skutek nadmiernego rozmnożenia się złotych alg. No, dlaczego ta hipoteza jest najlepsza? No, dlatego, że nikt nie ponosi winy, nikomu nie można przypisać winy za to, że złote algi się rozmnożyły. To jest po prostu dopust Boży, który trzeba przyjąć do wiadomości i tyle. W ten sposób jednak nieprzejednanej opozycji z Volksdeutsche Partei na czele został wszelki powiew wiatru z żagli wyjęty. No i w związku z tym, tym bardziej, że Niemiec się zgodził, no to już nie można tutaj pyskować, to jasne. No i w rezultacie cała ta historia kończy się takimi działaniami pozornymi, jak na przykład nocne czuwanie Odry nad Wisłą zorganizowane w Krakowie, albo marsz żałobny nad Wisłą też zorganizowany w Warszawie. No widać, że każdy pretekst jest dobry, żeby sobie trochę poimprezować, no ale żadnych oczywiście konsekwencji to za sobą pociągnąć nie może. A tu na dodatek jakby tego było mało, bo przypominam, że wcześniej w sprawie rtęci to Niemiec wbił nóż w plecy Donalda Tuska, który się tej rtęci uczepił jak pijany płotu. Jakby tego było mało, to Donald Tusk jeszcze jedną rzecz chlapnął, mianowicie w rozmowie z panienką z TVN-u, no zblatowany TVN przecież, zblatowana jest, no, która zapomniała mu powiedzieć, że kamery już pracują. Donald Tusk wyraził opinię, że z ogromną niechęcią myśli o perspektywie dostania się do Sejmu w najbliższych wyborach. No, to było niewątpliwie szczere wyznanie, bo to nieświadomości, że kamera pracuje. I co więcej, muszę powiedzieć, że całkowicie Donalda Tuska rozumiem. Chodzi o to, że według mojego ostrożnego szacunku około 1/3 wielce czcigodnych parlamentarzystów to są wariaci w sensie medycznym. No, każdy sobie może wyobrazić, ile udręki normalnemu człowiekowi przysparza takie przelotne nawet obcowanie z wariatem, a tutaj nie przelotne, tylko stałe i to przez 4 lata. Nic dziwnego, że Donald Tusk myśli o tym z najwyższą niechęcią graniczącą z odrazą. I to jeszcze nic, bo proszę Państwa, to nie chodzi o obcowanie. Załóżmy, że Donald Tusk wygrałby wybory, no i został premierem. No, to jeszcze nie byłaby taka sytuacja tragiczna, bo nie musiałby się on osobiście podlizywać wariatom w Sejmie, tylko w jego imieniu robiłby to szef klubu parlamentarnego. Ale gdyby Donald Tusk nie został jednak premierem, nie on by tworzył rząd, no to musiałby zostać siłą rzeczy szefem klubu parlamentarnego. No i on musiałby się podlizywać wariatom. To jest gorsze od śmierci. I teraz dopiero w tym kontekście rozumiemy tutaj Donalda Tuska, który wydał z siebie takie szczere westchnienie, podobne do tego, jak do oświadczenia, jakie w 1990 roku wydusił z siebie Kukuniek. Pamiętamy, co powiedział Kukuniek. Ja nie chcę być prezydentem. Ja muszę być prezydentem.
No, to jest sytuacja podobna. Donald Tusk też najwyraźniej nie chce kandydować do Sejmu, no ale musi. A w tej sytuacji musimy postawić pytanie, a czyjaż to mocna ręka go zmusza do kandydowania do Sejmu wbrew swojej woli? No i tu musimy wskazać na naszą złotą panią, która mocną ręką w swoim czasie przeniosła Donalda Tuska na europejskie salony i zrobiła z niego człowieka formatu europejskiego. No a w czerwcu ubiegłego roku, po rozmowie, jaką odbył z nią prezydent Joe Biden, Donald Tusk, jak pamiętamy, już następnego dnia po tej rozmowie zgłosił intencję powrotu na ojczyzny łono. No i wrócił tu wykonać zadanie i to nie jest nic przyjemnego, proszę Państwa. To mi przypomina taką anegdotkę z 1962 roku, z czasu kryzysu karaibskiego, kiedy Nikita Chruszczow rozmieścił sowieckie rakiety z głowicami atomowymi na Kubie. Fidel Castro się przestraszył i mówi Chruszczowowi: wiecie, rozumiecie, ja chętnie bym już wrócił w góry, tam już mam tego wszystkiego dosyć i tak dalej. Chruszczow popatrzył na niego przenikliwie i mówi: nie nada, Fiedia. No to Donald Tusk tak samo jest pod takim ciśnieniem. Proszę Państwa, dzięki temu tutaj media niezależne głównego nurtu, media rządowe oczywiście, mają żeru co nie miara, ale rzućmy na to zasłonę, przenieśmy się na chwilę za naszą wschodnią granicę na Ukrainę. Otóż tam, no i do Rosji oczywiście, bo ostatnio w Rosji miał miejsce zamach na pannę Duginę. Panna Dugina jest córką Aleksandra Dugina, który w Polsce jest bezpodstawnie, moim zdaniem, uważany za głównego ideologa Kremla. W ogóle nie bardzo wiadomo, czy on rzeczywiście jest ideologiem, już nawet nie głównym, tylko w ogóle. Moim zdaniem on jest odpowiednikiem Klausa Schwaba, a być może nawet naszego pana Bieszka, tego od Wielkiej Lechii, bo to czasami takie ma tutaj zapędy, ale to nieważne, bo Aleksander Dugin sam się kiedyś żalił, że na Kremlu nikt go nie chce słuchać, czemu się specjalnie nie dziwię, no ale ja, skoro nikt go nie chce na Kremlu słuchać, to trudno go uznać za oficjalnego ideologa Kremla. Tak czy owak, córka jego, która podobno miała razem z nim jechać, wracać samochodem, ale pan Dugin się w ostatniej chwili rozmyślił, wsiadła do samochodu, a kiedy zapuściła motor, to pod siedzeniem kierowcy, na którym siedziała, wybuchła bomba. No i w rezultacie panna Dugina zginęła. Jeszcze nikt niczego nie zdążył powiedzieć, bo to kto ją wysadził w powietrze, zaraz się pojawiły takie dręczące pytania. Jeszcze nikt niczego nie zdążył powiedzieć, a już doradca prezydenta Zełenskiego, pan Michajło Podolak, powiedział, że to nie Ukraina, bo Ukraina to nie jest państwo terrorystyczne, ono takich rzeczy nie robi. No wiadomo, wiemy, że Ukraińcy nigdy się nie splamili się mordowaniem kobiet i dzieci. No więc jasne. Ale ta skwapliwość w wypieraniu się z udziału w tym zamachu budziła podejrzenia, tym bardziej, że ruska FSB po tam krótkim czasie badaniu ogłosiła, że zamachu dokonała taka Ukrainka, już nie pamiętam jak ona się nazywa, która tam służyła w tym pułku Azow sławnym, no i obecnie uciekła do Estonii podobno. No wiadomo, że temu co mówi FSB to nie można wierzyć, bo to oni kłamią od rana do wieczora. No ale jeszcze jedna rzecz się wydarzyła, która niestety kieruje nasze podejrzenia
ku Ukrainie. Już nie mówię o tym pośpiesznym dementi, jakie złożył pan Podolak. Jak mówię, jeszcze nikt nikogo nie zdążył oskarżyć, a pan Podolak już się skwapliwie wypierał. Ale jeszcze jedna rzecz się stała, która pokazuje, że nadmierna gadatliwość jest niestety szkodliwa. Otóż papież Franciszek na wieść o zamachu na pannę Duginę powiedział: biedna dziewczyna, no nic takiego strasznego. Ale ukraiński ambasador przy Watykanie strasznie papieża ofuknął, że jak mógł tak powiedzieć. No i to niestety kieruje nasze podejrzenia, znowu niezależnie od pana Podolaka, w stronę ukraińską. Muszę powiedzieć, że no, jest pewna różnica, bo wprawdzie na przykład Armia Krajowa walczyła z Niemcami w czasie wojny, ale kiedy Warszawski zrobił zamach na Franza Kuczerę, no to jego zabił, a nie jego konkubiny, ani jego dzieci nie zabijał. Podobnie czescy komandosi, którzy w Pradze urządzili zamach na Reinharda Heydricha. Jego zabili, ale nie ruszyli ani żony, ani dzieci. Potem te dzieci brały udział w uroczystym pogrzebie, który Hitler zorganizował i tak dalej. No widać, że pewne rzeczy niestety nie są tak dokładnie przestrzegane i przypuszczam, że dlatego pan Michajło Podolak tak gorliwie, tak skwapliwie się wypierał jakichkolwiek związków z tym zamachem. Proszę państwa, ale to nieważne, bo znacznie ważniejsze jest co innego. Okazało się co innego w dniach ostatnich. Otóż, jak wiadomo, od pewnego czasu uciekająca w popłochu armia rosyjska zajęła atomową elektrownię w Zaporożu. Okupowała elektrownię atomową w Zaporożu. No i co zrobiła, jak ją okupowała? Natychmiast zaczęła ją ostrzeliwać z armat. No, to trochę się to nie trzyma kupy, ale skoro Ukraińcy twierdzą, że to oni tej elektrowni nie ostrzeliwują z armat, tylko Rosjanie, a nasze media niezależne powtarzają jak za panią matką te opinie, no to nie wypada nam zaprzeczać. Chociaż oczywiście, tak jak mówię, to się wszystko nie trzymało kupy. I zachodziłem w głowę, dlaczego wszyscy z ukraińskim sztabem generalnym na czele, ale również nasi sojusznicy nakazują nam wierzyć w te niedorzeczności, że Rosjanie próbują przy pomocy armat zniszczyć swoją zdobycz. Proszę państwa, i to nie znajdowałem odpowiedzi na to dręczące pytanie aż do przedwczoraj, kiedy to się okazało, że brytyjski szef Biura Bezpieczeństwa tamtejszego i amerykański kongresmen ze stanu Illinois powiedzieli, że jeżeli na skutek agresji rosyjskiej, to znaczy tego celowego, świadomego niszczenia elektrowni atomowej w Zaporożu, nastąpi wyciek promieniowania, który oczywiście mógłby zagrozić wszystkim państwom NATO, to wtedy trzeba będzie to uznać za rosyjski atak na państwa NATO i uzasadniający zastosowanie artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. Proszę państwa, to pokazuje, że wojna do ostatniego, wojna jaką Stany Zjednoczone i Wielka Brytania no, w towarzystwie innych państw NATO prowadzą z Rosją na Ukrainie do ostatniego Ukraińca, może się skończyć tym, że tych Ukraińców w końcu zabraknie. No i w tej sytuacji trzeba odpowiednio się zakrzątnąć wokół tego, żeby w maszynkę do mięsa, w którą dotychczas tylko Ukraińcy zostali wkręceni, zostały wkręcone jeszcze inne
państwa środkowej Europy. I widzimy, że pod pretekstem oczywiście ochrony przed wyciekiem promieniowania. No widać, że Anglosasi bardzo lubią wojować, że tak powiem, przy pomocy mniej wartościowych tubylczych irokezów. To im we krwi zostało chyba od czasów dawnych jeszcze. No i w związku z tym musimy się mieć na baczności, tym bardziej, że pan prezydent Duda podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Kijowa już nie wiedział, jak tam, że tak powiem, dogodzić ma panu prezydentowi Zełenskiemu, a pan prezydent Zełenski też chyba nie wiedział, jak ma dogodzić panu prezydentowi Dudzie, bo nawet koszulę zmienił i wystąpił w takiej innej koszuli, haftowanej, jakiejś, opatrzonej w jakieś wzorki. No obejrzać, że pan prezydent Duda uwija się wokół posady, którą spodziewa się dostać w zamian za swoją tutaj, swoje zasługi od naszych najważniejszych sojuszników albo w Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jak się nie uda w Organizacji Narodów Zjednoczonych, no to niechby w Sojuszu Północnoatlantyckim. Co Polska z tego będzie miała? A to jest osobne pytanie, ale musimy, jak powiadam, mieć się na baczności, bo wypadki wyraźnie wskazują na to, że następnymi kandydatami do wkręcenia w maszynkę do mięsa to jesteśmy właśnie my.